Zdarza się, iż przy okazji prac remontowych i docieplających budynki dochodzi do zamykania siatką lub zamurowywania wnęk i otworów wentylacyjnych, gdzie ptaki zakładają gniazda. W sytuacji braku zainteresowania ich losem przebywające tam pisklęta odcięte od rodziców giną z głodu. W tym przypadku pustułki trafiły na dobrych ludzi. Wykonując pracę tutaj na dachu, podjeżdżając wysiennikiem na górę, usłyszeliśmy pisk, w tym rozbierając deski i zajrzeliśmy i były młode te pustułki. Sumienie nam nie pozwalało, żeby je wyrzucić, no to zebraliśmy. Akurat na strychu była miska taka i wiadomo, matka gdzieś krąży. Jest postanowienie, że zrobimy im otwór i wrócą na miejsce, nie? Z boku tego gzymsu, nie? Na razie zostaną tutaj w oknie, w otwartym oknie, który jak jest przed nami i żeby matka miała dostęp do nich. I z tego co wiemy, to one już, jeżeli będą w pobliżu gniazda, którego gniazdowały, to matka je odnajdzie. Miejmy nadzieję, że starania tych osób nie pójdą na marne i dorosłe pustułki nie przerwą opieki nad pisklętami. Nowe miejsce gniazdowania powinno pozwolić na spokojne dochowanie młodych. Jednocześnie prosimy wszystkich o wyczulenie w podobnych przypadkach, przypominając, że obowiązująca od stycznia bieżącego roku ustawa o ochronie zwierząt nakłada na policję i straż miejską obowiązek reagowania w zgłoszonych przypadkach znęcania się nad zwierzętami.